Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku CNN, czyli Kazanka do Okienka. Mamy dzisiaj wielkie święto, bo zesłanie Ducha Świętego. Proszę, posłuchajcie dzisiaj pierwszego czytania. Chociaż dzisiaj są nam bardzo potrzebne wszystkie trzy czytania, więc koniecznie je wszystkie przeczytajcie. Ale posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwolił mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czy ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny, ojczysty język? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Moi drodzy, chciałbym z wami dzisiaj przeprowadzić pewną drogę, która będzie niczym innym jak wizytą u lekarza. Czyli nastąpi pewnego rodzaju diagnoza, potem będzie recepta, potem będzie zastosowanie leku, a potem będzie to, co w wyniku tego się dzieje, czyli pełne uzdrowienie. Moi drodzy, mamy dzisiaj to wielkie święto zesłania Ducha Świętego i myślę, że to jest nam właśnie potrzebne. On przychodzi jako lekarz. Pan Jezus, który był lekarzem serc i lekarzem dusz, lekarzem ciał, kiedy odszedł do Ojca, posyła nam Ducha Świętego i On kontynuuje Jego dzieło. Na czym polega choroba, jakie jest lekarstwo i co się w związku z tym dzieje, spróbujemy zobaczyć. Zaczniemy od dzisiejszego drugiego czytania. Czytałem wam pierwsze, ale od drugiego zaczniemy. Koniecznie do niego zajrzyjcie. Gdzie jest pokazana dzisiaj jakby sytuacja człowieka, który bardzo potrzebuje lekarstwa. I muszę wam się przyznać, że w tym fragmencie listu świętego Pawła, gdzie Paweł pisze o sytuacji człowieka, zawsze mnie bardzo uderza jakby jedna rzecz, że grzeszny stan, stan człowieka, który się nie nadaje do Królestwa Niebieskiego, to nie są tylko najpowszechniejsze grzechy. Zobaczcie, Paweł w tamtym czytaniu, mam nadzieję, że do niego zajrzycie, mówi o tym, że jesteśmy podlegli ciału, czyli rządzi w nas ciało, czyli sprawy cielesne. I tu nie chodzi tylko oczywiście o fizyczność, tylko chodzi o wszystko, co jest związane z tym światem, z grzechem w tym świecie, zamiast tego, żeby w nas rządził duch. I proszę, posłuchajcie spisu, o którym mówi Paweł, jeżeli chodzi o te różne uczynki, które się rodzą z ciała. To jest bardzo ciekawe. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo i hulanki i tym podobne. I tu bardzo ważne zdanie. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Święty Paweł mówi bardzo prosto. Jesteśmy w takim stanie, że kiedy podlegamy tym wszystkim różnym rzeczom, to nie ma szans na wejście do Królestwa Bożego. No po prostu nie da się tego zrobić, żeby jakby przejść przez bramy z tym wszystkim. Tylko, co mnie właśnie zawsze ciekawi w tym tekście. Są takie grzechy cielesne, w sensie grzechy związane no właśnie z tym, że ciało w nas rządzi, które są bardzo oczywiste. Takie jak były te pierwsze i trochę te jakby ostatnie. Czyli na przykład nierząd, nieczystość, wyuzdanie, to wszystko jakby rozumiem, tak? Pijaństwo, hulanki i tak dalej. Ale zauważcie, Paweł pisze o takich rzeczach jak spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość. Kochani, jestem przekonany, że chociaż my wszyscy wiemy, że to są złe rzeczy, to bardzo niewielu z nas myśli w takiej kategorii, że one są czymś, co totalnie zamyka drogę do nieba. Że kiedy myślimy o grzechach takich bardzo jasnych, nie? Właśnie takich grzechach jak, nie wiem, nieczystość, czy pijaństwo, czy na przykład bałwochwalstwo, czyli oddajemy cześć innym bogom i tak dalej. Tutaj pewnie nie mamy wątpliwości.
Ale kiedy jest mowa na przykład o zazdrości, o niezgodzie, o pogoni za zaszczytami, Paweł mówi, to są takie same grzechy jak wszystkie inne. Zobaczcie, jak to się mało mówi w Kościele. Nie mówię, że się nie mówi, ale jednak chyba stosunkowo mało się mówi w porównaniu do tych innych grzechów. Mówimy o tym, jak straszne na przykład jest, nie wiem, aborcja, cudzołóstwo, jakieś inne wynaturzenia w tym świecie. I to wszystko w ogóle prawda, jestem przekonany. Ale jak mało mówimy o niezgodzie między sąsiadami albo o kłótliwości w małżeństwie. Kochani, ta diagnoza świętego Pawła jest bardzo piękna, bo ona nie mówi tylko o tym, masz ewidentnego grzecha, to nie idziesz do nieba. Nie, tylko mówi o tym, że jeżeli twoje serce jest niekochające, twoje serce nie jest łagodne, on będzie za chwileczkę mówił o wszystkich owocach ducha, może ja wam je przeczytam. A co tam? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Niełagodny, nieuprzejmy, nieopanowany, niecierpliwy człowiek nie wejdzie do Królestwa Bożego. Kochani, diagnoza jest dosyć straszna, dlatego że diagnoza mówi, nie tylko straszni, najwięksi, okropni grzesznicy w historii świata nie wejdą do Królestwa Bożego. Nie, mówi, tak naprawdę to my wszyscy się nie nadajemy. Że nawet jeżeli nie mamy jakichś strasznych grzechów, no to kto jest mistrzem opanowania? Kto jest mistrzem cierpliwości? Kto nigdy nie zazdrości? Kto się nie kłóci z ludźmi? Kto nie podąża za zaszczytami? I tak dalej, i tak dalej. Kochani, diagnoza jest prawdziwa i trzeba ją zobaczyć. Większość z nas nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Większość z nas. No chyba wszyscy się nie nadajemy do Królestwa Niebieskiego. Spokojnie. Jest wizyta u lekarza. Taka jest diagnoza i pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba ją przyjąć. Bo może być tak, że idziesz do lekarza, lekarz ci mówi, jest pan chory na to i na to i na to, i mówisz, no na to to może jestem chory, ale na to nie jestem. Czyli to nie są takie poważne sprawy. Bardzo wielu z nas no jakby nie przyjmuje diagnozy od Ducha Świętego, diagnozy z Bożego Słowa. Moi drodzy, pierwszą rzeczą, to przeczytajcie dzisiaj to czytanie, to drugie czytanie u świętego Pawła, to z listu do Galatów i zadajcie sobie pytanie, czy ta diagnoza was opisuje. Ja myślę, kurczę, że ja chyba wszystkie te grzechy popełniłem w swoim życiu, naprawdę. No dobra, no może czarów nie zrobiłem, rzeczywiście do tej pory, chyba czarów nie robiłem. Ale oprócz tego, to ja myślę, że w ogóle wszystko, absolutnie wszystko, co tu jest, no to zrobiłem, nie? To jest po prostu moja diagnoza, to jest tak, jakby ktoś opisał moją chorobę. Uwaga, idziemy do lekarza, czyli do Pana Jezusa, i on mówi tak. Lekarstwo jest bardzo, jakby bardzo jasne. W sensie najpierw będzie przepisanie recepty. Jaka to jest recepta? Recepta to jest, mówi Pan Jezus, Duch Święty. To się pojawia dzisiaj w pierwszym czytaniu i w Ewangelii. Czyli tam, gdzie Pan Jezus mówi, potrzebujecie pocieszyciela, potrzebujecie parakleta, czyli tego, który was podniesie i on was wszystkiego nauczy, on wam przypomni wszystko, co powiedziałem, on was podniesie tam, gdzie nie możecie pójść. Czyli kochani, lekarstwem, w sensie na recepcie nam wypisują Duch Święty. Koniecznie potrzebujemy Ducha Bożego, który, tak jak mówił Paweł w tym swoim drugim, w sensie w tym liście do Galatów, tylko duch, tylko to, co duchowe możecie podnieść z tego, co cielesne. A wszystkie tamte grzechy, mówi Paweł, są jakby życiem według ciała. I tylko Duch Święty. Na recepcie jest napisane lekarstwo na tą twoją chorobę, na wszystkie te twoje objawy, to jest Duch Święty. I teraz jest zastosowanie tego lekarstwa. Zobaczcie, jak to jest genialnie opisane w tym pierwszym czytaniu dzisiaj. Ten Duch Święty, napisane, że kiedy do nich wstąpił, to wydarzył się jakiś szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru. Co to znaczy? Kochani, musicie przyjąć, że to przyjście Ducha Świętego wywróci wam życie do góry nogami. Będzie gwałtowny wicher, który poprzewraca mnóstwo spraw w waszym życiu. Czyli zastosowanie polega na tym, że nie tak, że Duch Święty do ciebie przyjdzie i trochę tam cię pogłaszcze i będzie fajnie. Nie, to jest taki lek, że jak go bierzesz, przepraszam teraz za wyrażenie, to masz wymioty. W takim sensie, jak ten lek bierzesz, to się po prostu bardzo źle czujesz, kiedy go wziąłeś. W takim sensie wywraca ci się mnóstwo rzeczy. Może nawet musisz poleżeć. To jest tak jak operacja albo jakieś lekarstwo, że po prostu musisz poleżeć, bo się źle czujesz. I nie dlatego, że on ci robi coś złego, tylko on po prostu cię próbuje wyrwać z czegoś, w tym do tej pory byłeś. Jeżeli ktoś z was kiedyś na przykład stosował jakąś taką bardzo oczyszczającą dietę, na przykład post Daniela, to wiedział doskonale, że pierwsze 3 dni to jest męczarnia. Po prostu wyłazi wszystko z człowieka, boli strasznie głowa, człowiek jest bardzo osłabiony. Czy to znaczy, że dzieje się coś złego? Nie, dzieje się coś dobrego. Syfy wychodzą. I kochani, tak samo jest z zastosowaniem tego leku. Przyjście Ducha Świętego jest związane z takim czymś, że ci się mnóstwo rzeczy powywraca w życiu. I trzeba mieć sobie taką zgodę, że to ci się powywraca. Dlatego, że jak się nie zgodzisz na to, żeby ci się powywracało, no to nic z tego nie będzie. Druga rzecz z zastosowania. Bardzo lubię ten fragment, gdzie jest napisane, że napełnił cały dom, w którym przebywali. Ja wiem, że oczywiście fizycznie chodzi o dom, w sensie o ten pomieszczenie, o ten pokój,
gdzie byli apostołowie, że całe to pomieszczenie zostało napełnione. Tylko to mi się też tak kojarzy z takim obrazem, takim duchowym, że Duch Święty musi cię napełnić całego. Czyli nie możesz go przyjąć tylko do niektórych rzeczy, nie możesz go przyjąć tylko do jakby części swojego życia. On cię musi całego obmyć. Gdzieś to już wam kiedyś mówiłem, ale Święty Paweł używa w swoim liście takiego wyrażenia, że musimy wziąć kąpiel w Duchu Świętym. Ja to zrozumiałem tak dosłownie, jak kiedyś byłem w arabskiej łaźni, byłem kiedyś w Syrii, jeszcze przed wojną syryjską, i tam poszliśmy, pamiętam, z takimi studentami ode mnie z duszpasterstwa, do arabskiej łaźni. Jak nas tam, kochani, umyli w tej arabskiej łaźni, to po prostu trwało ze 2 godziny, to miało z 15 etapów. Szorowanie, drapanie, cioranie po prostu po jakichś igłach, wrzucanie do wody, wyjmowanie, parowanie i tak dalej. To po prostu był niesamowity proces. Jak stamtąd wyszliśmy, ja miałem wrażenie, że po prostu w życiu nie byłem tak czysty i że po prostu mam wszystko, mam skórę zdartą po prostu no, do kości. I kiedy Paweł pisze o łaźni, czyli pisze o kąpieli, to on z tamtych rejonów myśli o czymś takim. On myśli o tego typu łaźni. My czegoś takiego nie mamy już w Polsce, w ogóle w naszym jakby rejonie kulturowym. Więc Paweł mówi, musisz dać się totalnie obmyć Duchowi Bożemu, czyli musisz go wpuścić do wszystkiego. Musisz go wołać i musisz słuchać jego głosu w każdej dziedzinie swojego życia. Nie tylko w niektórych, tylko po prostu w każdej. Wszędzie musisz słuchać Ducha Bożego, żeby cię mógł jakby obmyć. Co się stanie w wyniku tego? I to już jest nawet nie tyle zastosowanie, ile w sumie już jakby skutek tego lekarstwa. I pokazały się języki z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. Czego symbolem jest ten ogień? Wypalenia, kochani, między innymi. Oczywiście nie tylko, ale między innymi wypalenia. Czyli mówiąc krótko, Duch Święty popali różne rzeczy w tobie. I uwaga, niektóre te grzeszne będą ci się bardzo podobały. W takim sensie, że ci to spalił. Będziesz bardzo szczęśliwy, o matko, jak super, że mi się to wreszcie wypaliło. Ale uwaga, on też wypali czasem rzeczy, które ty uważasz za dobre, które ty uważasz, że są twoje i są najważniejsze, a on ci to wypali, bo powie, ale to nie ode mnie pochodzi. Czyli mówiąc, trzeba też przyjąć tą zgodę na to, że on naprawdę nie tylko powywraca niektóre rzeczy, tylko po prostu niektóre w ogóle wyrzuci z naszego życia. I życie będzie wyglądało inaczej, pójdzie innymi ścieżkami, pójdzie do czegoś nowego. Czym się to kończy? I to jest obraz pełnego wyzdrowienia. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Co to znaczy? Kochani, tu oczywiście chodzi o konkretny charyzmat, tak, który się wtedy objawił, że zaczęli mówić ludzie z innych języków, słyszeli w swoich własnych językach. Ale w takim sensie duchowym, tu chodzi o to, zobaczcie, język to jest coś, czym człowiek się wyraża. Język to jest coś, co opisuje rzeczywistość. Czyli co się nagle stało? Oni zostali na nowo wyrażeni, na nowo opisani. I to tak, jak im Duch pozwalał. Czyli nagle to Duch zaczął wyrażać to, kim oni są. Czyli na nowo ich napisał. Pokazał, jaka jest ich prawdziwa istota. Czyli wyszli z tego doświadczenia jako zupełnie nowe stworzenia, nowi ludzie. Byli odmienieni tym Duchem Bożym. I kochani, to jest obraz pełnego wyzdrowienia. Czyli człowiek pogrążony w tych sprawach cielesnych, kiedy przyjmie Ducha Bożego, zastosuje go według tej recepty Pana Jezusa, nagle zostaje na nowo wyrażony. Całkowicie na nowo mówi jego serce, na nowo mówi jego ciało, na nowo mówi jego duch, mówią jego pragnienia, jego marzenia, jego droga, jego życie. Wszystko mówi na nowo. Jest cały napełniony tym Duchem Bożym, bo wpuścił go do całego domu i jest cały na nowo wyrażony. Kochani, ja mam dzisiaj bardzo jasne, bardzo proste marzenie. Tak wreszcie. Niech mi się to dzieje. Ja wiem oczywiście, że to jest proces. On u mnie już trwa z 10 lat. Będzie trwał pewnie dopóki będę żył, nie? Czyli ze 2 jeszcze na pewno. Tak myślę. Kochani, to jest dzisiejsze święto. Ono mówi, jest choroba. I trzeba przyjąć, że jesteśmy chorzy. I do choroby jest lekarstwo, jest recepta i jest zastosowanie. I można być w pełni wyzdrowionym. Że napiszą ci na wypisie ze szpitala, nastąpiło pełne uzdrowienie. Po prostu wszystkie choroby odeszły, został uzdrowiony. Kochani, jest to możliwe, bo lekarz i lekarstwo to jest jedno i to samo. W sensie lekarzem i lekarstwem jest Duch Święty, jest Pan Jezus, który Ducha Świętego posyła, jest Ojciec, który razem z Synem posyłają Ducha Świętego. I o to chodzi dzisiaj w tym święcie. Byłoby super, żebyśmy tego doświadczali. Proszę, posiedźcie dzisiaj z tymi czytaniami i pomyślcie o tym w takim kluczu. No dobrze, moi drodzy. To tyle, niech wystarczy. Mam nadzieję, że z tego skorzystacie i to wam jakoś pomoże. Życzę wam najlepszego świętowania dzisiaj. Niech Duch Święty przychodzi do was po prostu na maksiora, wszędzie, gdzie się tylko da. A my się widzimy oczywiście w kolejnych, następnych odcinkach. Z czego się bardzo cieszę. Błogosławię, ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo. Z Bogiem, pa!